Motywem przewodnim ideologicznych ekstremizmów, niezależnie od szczególnych cech, zmiennych, unikalnych zawartości doktrynalnych, są charakterystyki lub atrybuty, które są łatwo rozpoznawalne. Niektóre z nich mają szczegółowe przejawy, które można w różnym stopniu odnaleźć także w rozmaitych wierzeniach i postawach. Jakkolwiek bądź, to kombinacja, interakcja, a także wzajemnie wzmacniająca się natura wszystkich tych problematycznych indywidualnych charakterystyk, które akcentują ideologiczne ekstremizmy. Poniżej wymieniam ich podstawowe cechy. Manicheanizm, nazwany za dualistyczną, synkretyczną, gnostycką, bliskowschodnią religią, założoną przez Maniego 216-276 za czasów Sasanidów w Iranie. Termin ten odnosi się szeroko do wiary w to, że wszystko na świecie jest podzielone na dwie wyraźnie różne opozycyjne kategorie. To, co jest dobre, prawe, a także to, co jest złe i niemoralne. Jest to wysoko moralizujący, czarno-biały obraz świata, który wyklucza możliwość zrozumienia ludzkich zachowań przez pryzmat szerokiego moralnego kontinuum między hipotetycznymi biegunami światła, czyli dobra, czy ciemności, czyli zła. To jest ludzką moralność lepiej zrozumieć w odcieniach szarego, aniżeli absolutnych terminów czerni i bieli, nawet gdy niektóre odcienie szarości są wyraźnie jaśniejsze lub ciemniejsze od innych. Ludzie, którzy postrzegają świat w ostry, dualistyczny sposób, bezwzględnie próbują reprezentować się jako wojownicy sił prawości, którzy dzielnie walczą przeciwko złym, mrocznym siłom, które otaczają ich, zagrażają im, a także zastraszają ich, ich bliskich lub światu. Fraza "jesteś z nami lub przeciwko nam" epitomizuje manicheańską postawę, ponieważ z tej perspektywy nikt nie jest widziany jako neutralny lub niewinny przechodzień. Typowe bigoteryjne "wszyscy są w to zamieszani", niektórych trzeba bardziej w tym umoczyć, żeby to wiedzieli, stojąc po naszej stronie. Następnie monizm. Termin z wieloma technicznymi znaczeniami filozofii, lecz w tym kontekście dotyczący postawy, która jest antytezą lub przeciwległym biegunem politycznego pluralizmu. Za Jarosławem Piekałkiewiczem, a także Alfredem Wayne Pennem, monizm jest doktryną, której rzeczywistość można zrozumieć tylko przez jednolitą, niepodzielną całość. Zatem monistyczna ideologia zakłada, że rzeczywistość może być interpretowana przez uniwersalnie prawdziwy, wyczerpujący system idei. W praktyce tłumaczy się to na przekonanie, że jest jeden, tylko jeden właściwy system wierzeń, zestaw wartości moralnych czy lub jedyny sposób działania, niezależnie od tego, czy decydują liderzy grupy, czy jest to wywiedzione z łopatologicznie wiecznych, tzw. teologicznych, czy samozapętlających się poprawnych politycznych doktryn. Fraza "moja droga" albo "żadna inna" epitomizuje tą postawę, która jest ekstremalnie nietolerancyjna wobec jakiejkolwiek innej, agresywna wobec przeciwstawnej lub decydenckiej opinii rozbieżnej z nią samą. Kolejnym elementem jest utopianizm. Termin odnoszący się do promocji politycznej lub religijnej wizji, agendy, planu tzw. lepszego społeczeństwa, który jest mało prawdopodobny lub niemożliwy do osiągnięcia w realnym świecie realpolitik. Termin utopia pochodzi z greckiej frazy nie, a także topos, miejsce, które dosłownie oznacza nigdzie lub nie miejsce. Utopia była tytułem słynnej powieści napisanej w 1516 roku przez Sir Thomasa Moora, 1478-1535. W politycznym narzeczu jest zwykle używane pejoratywnie w stosunku do transformacyjnych wizji świata, zajmujących się stworzeniem wyidealizowanego społeczeństwa, w których wszystkie egzystujące społeczne problemy mogą być pokonane lub na zawsze usunięte. Wizje, które krytycy widzą jako absurdalne, a także niepraktyczne, ponieważ opierają się na fałszywych przesłankach, a także fałszywym pojęciu o ludzkiej naturze i jej potencjalnej plastyczności. Pośród wielu ekstremistycznych ideologii, które były charakteryzowane jako utopijne, są na przykład komunizm, który postuluje stworzenie przerysowania sprawiedliwego, harmonijnego, międzynarodowego, pozbawionego klas społeczeństwa, wolnego od żądzy, trudu, znoju, a także eksploatacji. Dalej faszyzm, który postuluje stworzenie przerysowania sprawiedliwego, harmonijnie, organicznego, narodowej społeczności, wolnej od wewnętrznych konfliktów, a także ozłabiających podziałów. Anarchizm, który postuluje stworzenie, przerysowanie sprawiedliwego, harmonijnego, niehierarchicznego, nieautorytarnego i zdecentralizowanego społeczno-politycznego systemu, również wolnego od eksploatacji, gdzie decyzje są podejmowane kolektywnie, egzekwowane od dołu do góry. Dalej, teokracja, która postuluje stworzenie, przerysowanie sprawiedliwego, harmonijnego, teokratycznego państwa, społeczeństwa, które jest wolne od rządów, trudów, a także napięć, ponieważ wszyscy mają się zachowywać w zgodzie z purytańskimi interpretacjami tzw. boskiego kodu. Kolejnym elementem jest kolektywizm, czyli termin, który odnosi się do wierzenia, iż interesy grupy jako całości, niezależnie od tego, wokół czego definiuje się grupa, musi w niezróżnicowany sposób mieć priorytet nad prawami indywidualnych ludzi, którzy stanowią tą grupę.
Kolektywizm jest antytezą indywidualizmu, jednostce odbiera się naturalne prawa, które są niezgodne z jej przynależnością do danej grupy, co więcej praw, które są cenzurowane przez grupę. W tej sytuacji interesy, a także potrzeby grupy zawsze otrzymują priorytet. W tym znaczeniu współczesne kolektywne ideologie dostarczały nowych intelektualnych racjonalizacji, aby stłumić indywidualne prawa i wolności. Hipermoralizm, słowo, które odnosi się do przesadnego, bezkompromisowego moralizmu lub postrzegania się jako ultraprawą jednostkę graniczącą z moralnym purytanizmem. Chociaż oponenci ekstremistów często są opisywani jako pozbawieni moralności albo nieprzejęci regulacjami moralnymi, zazwyczaj prawdą jest odwrotność. Ekstremiści zazwyczaj nie mają moralnego kompasu, są moralni, aby winić innych. W tym znaczeniu zazwyczaj żądają od innych, aby dostosowali się do ich moralnych standardów, które są tak surowe, że jest niemożliwością ich osiągnięcie. Często zachowując się agresywnie wobec osób, które nie dorastają do ich wyobrażeń o moralności. Nawet jeżeli sami nie urastają do swoich moralnych standardów, co jest bardzo częste, próbują je narzucić wszystkim wokół. Ekstremistom często wydaje się, że służą wyższej moralności, która zwykle jest moralnie sztywna, a także nietolerancyjna w stosunku do moralnych wad czy błędów innych, co często spotyka się z brutalnymi działaniami przeciwko tzw. niemoralnym oponentom. Największe zbrodnie były często popełniane nie poprzez stronniczość moralną, niemoralną czy okrucieństwo, sadyzm, ale nadmierne moralizowanie połączone z fanatycznym przekonaniem, że działa się jako rycerz przeciw tyranii smoków, aby stworzyć lepszy świat. Smoki są zazwyczaj mądrzejsze od fanatycznych rycerzy, idiotów, a w słowach Herberta Butterfielda największą zmorą naszej cywilizacji jest konflikt między gigantem zorganizowanych systemów, które próbują być ultramoralne czy ultraprawe. Autorytaryzm lub totalitarianizm. Termin odnoszący się do prób liderów organizacji lub ruchów ekstremistycznych. 1. Aby ściśle kontrolować zewnętrzne zachowanie swoich członków, wyznawców, autorytaryzm. 2. Aby ściśle kontrolować zewnętrzne zachowania, a także przekształcać, dominować poprzez kombinację systematycznej, ideologicznej indoktrynacji, psychologicznej manipulacji, a także stworzenia wszystko obejmującej ograniczającej siatki, która kontroluje myśli, świadomość, a także sumienia członków i wyznawców, tak jak w totalitaryzmach czy niektórych religiach. Celem totalitarnych liderów jest wejście wewnątrz umysłu ludzi, tworząc posłusznych, entuzjastycznych, zdyscyplinowanych, tzw. nowych ludzi, którzy są gotowi poświęcić siebie w heroicznej walce, jeżeli konieczne, aby osiągnąć cel ruchu, z typowym domniemaniem o wyższych, szlachetnych celach. Jak implikuje nazwa, totalitarni liderzy ruchy aspirują do uzyskania totalnej kontroli wobec swoich wyznawców, a w ostatecznej fazie zdominować całe społeczeństwa, nawet jeżeli taka praktyka nie byłaby w stanie osiągnąć penetrujących, totalnych poziomów kontroli. Spotykamy się też z dehumanizacją czy demonizacją wyznaczonych wrogów. Termin ten oznacza charakteryzowanie oponentów jako niereformowalnych, doszczętnie złych. W przypadku religijnych ekstremistów nazywanie oponentów demonicznymi lub diabolicznymi, satanistami, etc. Ten prostacki mindset desygnowania wrogów zakazuje widzieć politycznych rywali jako gamę różnorodnych ludzi, którzy mają inne, kontrastujące perspektywy z tymi ideami. Ale jako rzeczywistych antychrystów, niewiernych, etc., którzy robią świadomie wszystko, co w swojej mocy, aby uniemożliwić ekstremistycznym organizacjom, czyli na przykład fundamentalnym chrześcijanom, międzynarodówkom faszystowskim euroazjatyckim ruchom duginowskim, nowej prawicy, dżihadystom, Opus Dei, Ordo Iuris, ONR, Falanga, Młodzież Wszechpolska, Konfa, Fronda itd., osiągnięcie ich prawych, światłych celów. Ostatecznie, któż byłby tak zły albo nieludzki, aby stawać na drodze tak szlachetnych, prawych celów? Oczywiście różne typy ekstremistycznych grup desygnują innych wrogów zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi ich ideologicznych systemów wierzeń. Dla komunistów to wrogowie klas, dla anarchistów nielegalne autorytety, hierarchie, dla faszystów nienarodowe, antynarodowe elementy, dla nazistów i innych białych supremacystów wrogowie rasy, dla islamistów niewierni, hipokryci, apostaci. Niezależnie od tego, jak zdefiniują przeciwnika, dehumanizacyjna perspektywa służy intelektualnemu, a także moralnemu usprawiedliwieniu okrutnych prześladowań czy prób fizycznego unicestwienia prawdziwych lub wyobrażonych przeciwników. W istocie osiągnięcie domniemanych utopijnych agent wymusza tłumienie, a także tępienie wrogów lub próbę osiągnięcia wymuszonej ideologicznego nawrócenia poprzez środki systematycznej reedukacji każdego z oponentów. Dalej mamy do czynienia z paranoją konspiracyjną. Fraza ta nie tylko odnosi się do klinicznych form paranoi lub rzeczywistych psychopatologii, ale jest też charakterystyczna dla ekstremistów, którzy wierzą, że ich wrogowie są dorośli źli, posiadają niesamowitą władzę, penetrują każdy zakątek ziemi, ciągle zajmują się diabolicznymi planami, aby zniszczyć ich świętą grupę, a zatem podważyć realizację szlachetnych celów. Z tej perspektywy istnieje tylko cały rozkład zadeklarowanych wrogów działających poza ruchem, którzy muszą być zgładzeni. Są też subwersyjni, zdradliwi wrogowie, którzy działają wewnątrz ruchu, zatem ruch musi być oczyszczony albo zostanie osłabiony. Tego typu przekonania mogą eksplodować
zdefiniować wszystko obejmujące teorie konspiracji, które szukają całej sieci kabały złych ludzi, którzy działają poza stanami, aby manipulować lub kontrolować bieg dziejów. Zawsze w zły lub katastrofalny sposób. Ponieważ to naszym ekstremistycznym, prawicowo-narodowym gierojom nie udaje się pokonać lub wyeliminować opozycji, członkowie lub zrzeszeni w grupie powinni być wiecznie na baczności, tocząc ciągłą świętą wojnę na śmierć czy życie przeciwko prawdziwym lub wyobrażonym wrogom. Jakże przykre musi być ich życie.